Trenując pole dance będę wyglądać jak pudzia. To jest i fakt, i mit, ponieważ tak naprawdę będąc kobietą dosyć ciężko na zajęciach pole dance jest zrobić formę pudziana. I myślę, że ja jestem tutaj dosyć dobrym przykładem, ponieważ faktycznie takie spore, pokaźne mięśnie robią się dopiero wtedy, kiedy zaczynam trenować do zawodów i wtedy trenuję sobie 5-7 dni w tygodniu. Natomiast jeśli jesteś kursantką i ćwiczysz 2-3 razy w tygodniu, no to myślę, że po prostu twoje mięśnie będą wyglądać atrakcyjnie, wyrzeźbią się i wszystko będzie. Rura jest śliska. Z rurą to jest trochę też tak jak z partnerem. Też są różne dni, słuchajcie, w tym związku. Czasem jest tak, że jeśli rura się bardziej nagrzeje, jeśli jest na przykład większa, mniejsza wilgotność powietrza, jakby to zależy od bardzo wielu czynników i na wszystko są sposoby. I my te sposoby dobrze znamy i się wszystkimi z Wami podzielimy, obiecuję. Rura się kręci. Fakt. Każda rurka profesjonalna jest statyczna, obrotowa, co oznacza, że zarówno można ją odkręcić, wtedy będzie się kręciła wokół własnej osi, lub zakręcić, wtedy pozostanie statyczna. My na zajęciach korzystamy z obu opcji. Na początek pokazujemy rurkę statyczną, ponieważ ona jest według nas bezpieczniejsza oraz kursantki się na niej po prostu pewniej czują. Po kilku zajęciach już odkręcamy rurki, żebyście mogły sprawdzić również, jak jest na obrotowej.